Cześć moi drodzy, witam Was na wideotesty.pl. Zapraszam dzisiaj na recenzję samochodowego uchwytu do tabletu firmy ART. Jest to model AX01. Jest to bardzo niedrogi uchwyt, można kupić już za jakieś 35-40 zł, czyli cena niewielka. Jak widzicie, składa się z trzech elementów. Pasują do niego tablety od 7 do 10 cali. Przyjrzyjmy się pokrótce każdemu z elementów. Za chwilę zobaczycie też taki test praktyczny w samochodzie. Zobaczcie, sama część mająca tablet jest pokryta taką miękką wykładzinką oraz te uchwyty tutaj na górze i na dole mają także taki miękki, sprężynujący materiał, dzięki czemu nie uszkodzą naszego tabletu. Mamy też logo firmy i tutaj taką prowadnicę z tyłu plastikową, blokadę. Wtedy to wszystko nam się rozsuwa. Dopasowujemy do tabletu i blokujemy. Tutaj mamy też otwory na mocowanie, a przymocować możemy ten uchwyt albo na szybę dzięki takiemu dość dużemu przylepcowi. Tutaj mamy blokadę, mamy zwolnienie blokady. Regulacja, zobaczcie, regulacja jest tak w tym miejscu. Mamy przegłup, jak już dostosujemy, zakręcamy, blokujemy i mamy także tutaj taką kulę, po blokowaniu której możemy tutaj wyginać góra-dół i troszeczkę także na boki. No i możemy tabletem kręcić dookoła własnej osi. I trzeci przydatny element, mocowanie na zagłówek. Jak widzicie, też gumowane, aby nie uszkodzić nam niczego w samochodzie. Mamy tutaj zaczepy, które również mają takie gumowane elementy w środku. Mamy blokadę i pokrętełko, które jeśli zwolnimy, pozwala nam także na regulację tabletu w pewnym zakresie, góra, dół, na boki oraz kręcenie się dookoła własnej osi. Zapraszam teraz na krótki test praktyczny. Ok, więc zabieramy się za montaż uchwytu do tabletu na szybie. Zabezpieczyłem przez sawkę, prawdę mówiąc zrobiłem to jedną ręką, tak więc można to zrobić bez żadnego wysiłku. Zobaczcie, przez sawka trzyma się mocno. Z boku mamy pokrętełko blokujące, ponieważ możemy sobie to ramię wyregulować. I tutaj jeszcze w tym miejscu jest regulacja na takiej kuli. Możemy zablokować sobie właśnie to ramię oraz tutaj tą kulkę. A teraz montaż samego tabletu w tej części, którą przytwierdzamy. Otwieramy sobie regulację. Teraz dopasujemy nasz tablet. Z tym, że zobaczcie, mam tutaj przyciski z tej strony. Muszę tak sobie ustawić ten tablet, żeby mógł z niego korzystać. Czyli myślę, że w ten sposób będzie ok. Jeśli tu będzie tak, tu będzie tak. Dosuwamy sobie tak, żeby nam tutaj dobrze trzymało tablet. Teraz wystarczy zatrzasnąć zabezpieczenie. No i zobaczcie, w tej chwili tablet jest już zamocowany. Gdybyśmy te przyciski mieli na przykład tutaj z boku, wtedy można by go sobie zamontować centralnie. Jednak u mnie wyszło to tak troszeczkę przesunięte. Niemniej wszystkie zaczepy trzymają tablet i będziemy mogli z niego korzystać. Teraz patrzymy dalej. Tą część zaczepu musimy wsunąć w te otwory, a następnie pociągnąć w dół, aż usłyszymy kliknięcie i teraz całość jest już zabezpieczona, stabilna. I zobaczcie, samą przystawkę możemy dać albo w ten sposób, albo odwrotnie, tak jak pokazałem na początku. Zależy to oczywiście od wielkości auta, od kształtu pulpitu i tak dalej, tak żeby sobie to najlepiej dostosować. W tym momencie zablokowałem już ten przegub, natomiast na tej kulce możemy sobie jeszcze tablet dogiąć, ewentualnie postawić w pionie, obrócić jak tam chcemy. Może zrobimy go sobie w taki sposób, ja go zablokuję. Ok, więc tablet jest na miejscu. Odblokujemy go sobie. I możemy teraz bez problemu już użytkować. Zobaczcie, możemy go także bez wysiłku odwrócić do pionu. Tablet nie wypadł z uchwytu, trzyma się nieźle. Bez problemu możemy dotykać naszego tabletu, grać na nim, przeglądać internet. Jeśli chcemy użyć tabletu na zagłówku, należy wtedy zamontować element zagłówkowy. Ok,
i cała ta część trzyma się już sztywno razem z zagłówkiem i siedzeniem, zobaczcie. Jeśli chodzi o regulację, mamy tutaj też takie pokrętło blokujące, żeby tym wszystkim sobie troszeczkę ruszać góra-dół oraz na boki, dostosowując położenie tabletu. Zamontujmy go teraz. Ok, moi drodzy, tablet jest na miejscu, zobaczcie, tak to wygląda w praktyce. I możemy podróżować na tylnym siedzeniu, oglądać sobie wygodnie film, surfować w internecie. Również bez problemu możemy grać, nic się nie dzieje. Tablet nie spada, nie przesuwa się. A po prostu pełen komfort. No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Według mnie uchwyt do tabletu firmy Art jest całkiem niezły. Przede wszystkim jego największą zaletą jest cena. Jest ona bardzo niska, wynosi 35 do 40 zł, czyli jeśli nie potrzebujemy jakiegoś nie wiadomo jak wytrzymałego, solidnego uchwytu, tylko takiego jak najbardziej podstawowego, to ten uchwyt myślę, że jak najbardziej spełni nasze oczekiwania. Jak widzieliście, wszystko wykonane jest dość starannie, jakość materiału jest w porządku, nie jest to jakiś super plastik, ale jest jak najbardziej wystarczający do takich podstawowych zastosowań. Jako że ma też element do mocowania na zagłówku, jest to kolejna jego zaleta. No i dopasowuje się do tabletów od 7 do 10 cali, co jest kolejną zaletą, ponieważ niektóre uchwyty mamy na przykład tylko na 7-calówki lub tylko na większe tablety. Dlatego myślę, że wszystkim zmotoryzowanym użytkownikom tabletów mogę jak najbardziej polecić ten prosty, ale funkcjonalny uchwyt. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, a zapraszam także do wchodzenia do recenzji tekstowej na portal wideotesty.pl oraz na nasze forum. Pozdrawiam Was, cześć!